Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o wychowaniu do odpowiednich postaw, zachowań, relacji damsko-męskich, co ma znaczenie nie tylko w kontekście wychowania, ale jak najbardziej również w kontekście samowychowania. Zapraszam. Praktycznie każda rewolucja próbowała kłócić między sobą różne klasy. Wojna klas to jedno z takich sztandarowych pojęć rewolucji. I czy to na poziomie, powiedzmy, społeczno-ekonomicznym, jak za czasów rewolucji bolszewickiej, czy na poziomie rasowym, jak to obecnie w Stanach Zjednoczonych, czy na poziomie płci, jak to dzieje się w zasadzie na całym świecie, a w naszym kręgu kulturowym bez wątpienia bardzo wyraźnie. I tutaj koniecznie trzeba zacząć od pewnych podstaw. A więc, co do zasady, kobieta i mężczyzna mają taką samą naturalną godność. Mają takie same naturalne powołanie. Powołanie do życia wiecznego, do radowania się radością Trójcy Przenajświętszej. I w tym kontekście święty Paweł może powiedzieć, że nie ma już Żyda ani Greka, kobiety ani mężczyzny. Że tutaj jakby ta ludzkość została w Chrystusie zjednoczona przez jedno odkupienie, przez jedno powołanie. I tutaj mamy do czynienia z wielką naturalną i można powiedzieć też nadprzyrodzoną równością. Jedną naturalną godnością, którą faktycznie kobieta i mężczyzna posiadają. Natomiast jak najbardziej, co jest w zasadzie z punktu widzenia zdrowego rozsądku zupełnie oczywiste, ale dzisiaj już oczywiste nie jest, mają różne funkcje. Oczywiście, jeśli ludzkość ma przetrwać, potrzebne są dzieci. Jeśli potrzebne są dzieci, to potrzebne są matki i ojcowie. I siłą rzeczy funkcja matki jest inna od funkcji ojca. Siłą rzeczy wymaga, to są tu trochę inne zadania, które wymagają trochę innych właściwości. Zainteresowanych odsyłam do moich materiałów Duma kobiety i antykobiecy feminizm oraz siła mężczyzn. Jak nie zapomnę, to podlinkuję. Dzisiaj natomiast chodzi mi konkretnie o aspekt wychowania i tutaj przede wszystkim właśnie musimy zacząć od pewnego szacunku, od wychowania do szacunku. Szacunku do samego siebie i szacunku również do płci przeciwnej. To jest niejako podstawa tego wszystkiego. To znaczy, jeśli na przykład weźmy chłopców, których chcemy wychować na dobrych mężczyzn, trzeba zadbać o to, żeby oni w żaden sposób nie wyrażali się pogardliwie o płci przeciwnej. To samo zasadniczo dotyczy dziewczynek, chociaż wydaje mi się, że problem jest tutaj trochę w tym konkretnym punkcie, jest to problem mniejszy. To już trzeba zadbać od samego siebie. Pamiętajmy o tym, że za każdym razem, gdy mówimy jakieś teksty, powiedzmy takie na pół żartobliwe, w jakiś sposób pogardliwe dla płci przeciwnej, to dytyczy obu płci, w sensie tak z obu perspektyw, to jest to coś, co działa na korzyść tej rewolucji. Rewolucji kulturowej, która za wszelką cenę chce skłócić społeczeństwo, która za wszelką cenę chce zaburzyć harmonię, zaburzyć porządek stworzony przez Stwórcę. Pan Bóg nie stworzył po to kobiety i mężczyzny, żeby się żarli między sobą, tylko po to, żeby razem tworzyli to jedno ciało, rodzinę. To wyraża bardzo głęboką jedność i do tej jedności potrzebny jest szacunek zarówno do siebie samego, jak i do płci przeciwnej. Więc trzeba pilnować i jak najbardziej młodego chłopca uczyć, żeby wyrażał się, zacznijmy od tego, o płci przeciwnej z szacunkiem. Skoro już jesteśmy przy chłopcach, to trzeba ich uczyć tego, aby opiekowali się, aby uczyli się od samego początku opiekować kobietą. Dlaczego? Dlatego, że ojciec musi się opiekować rodziną. Jeśli kobieta jest w zaawansowanej ciąży albo dziecko dopiero co się narodziło, siłą rzeczy naturalnie ta rodzina potrzebuje w sposób szczególny opieki. Kobieta potrzebuje wtedy, matka potrzebuje wtedy w sposób szczególny opieki. I
Przed tym się w żaden sposób nie ucieknie, dlatego naturalne jest, aby uczyć mężczyznę tego, żeby się kobietą opiekował, żeby otaczał opieką. Tutaj jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę jakby wszystkie osoby w jakikolwiek sposób słabsze, to znaczy młodego chłopca należy uczyć tego, aby opiekował się wszystkimi, którzy są w jakikolwiek sposób słabsi, osobami starszymi, osobami, które potrzebują jakiejkolwiek pomocy. Trzeba uczyć tego, że szlachetnym jest pomagać, że jako młody, silny mężczyzna jest czymś szlachetnym dla niego, gdy opiekuje się tym, kto tej pomocy potrzebuje i należy aby wytwarzać to przyzwyczajenie do takiej właśnie pomocy. A więc jak najbardziej należy młodych chłopców uczyć od samego początku tego szacunku dla płci przeciwnej i gotowości do pomocy, do opieki. To powinno wyrażać się właśnie w bardzo konkretnych zachowaniach, z gotowości do ustępowania w drzwiach, do noszenia jakichś ciężkich rzeczy, do po prostu właśnie pomocy i opieki, która w różny sposób się może wyrażać, ale do tego trzeba wychowywać, jakby tego trzeba uczyć, dając przykład, powtarzając, tłumacząc, dlaczego to jest istotne i dlaczego to jest potrzebne. Jeszcze raz podkreślam a propos naszych słów, to znaczy naszych, powiedzmy tutaj jako wychowawców, to jest bardzo istotne, żeby tutaj dawać w tym przykład również co do tego szacunku, żeby tutaj nie pozwolić sobie na słowa, które tylko podsycają, tylko są paliwem dla rewolucji kulturowej i uważam, że jest to punkt, w którym naprawdę wiele należy zrobić. Jeśli chodzi o dziewczęta, jak najbardziej również trzeba uczyć je szacunku wobec siebie i wobec płci przeciwnej. Być może nawet takie mam wrażenie, że u dziewcząt bardziej jest potrzebne nauczenie się szacunku wobec samej siebie niż wobec płci przeciwnej. Myślę, że u chłopców jest trochę odwrotnie, to znaczy, że bardziej trzeba ich uczyć szacunku wobec płci przeciwnej niż wobec samego siebie, choć to jest tylko przesunięcie akcentów. A więc tutaj, jeśli chodzi o wychowanie dziewcząt, trzeba koniecznie bardzo mocno właśnie przeciwdziałać tej rewolucji, która próbuje powiedzieć, która mnóstwem różnych sposobów przekazu próbuje pokazać kobiecość jako coś gorszego, jako coś złego. Próbuje pokazać, że kobieta powinna być bezwzględna, powinna być wulgarna, powinna być w sposób wulgarny, atrakcyjna, powinna być w jakiś sposób chamska. Taki, powiedzmy, przekaz kulturowy gdzieś tam idzie, jeśli spojrzymy na nasze filmy, filmy, które gdzieś tam są prezentowane w telewizji, to mniej więcej taki ten przekaz idzie, to znaczy kobieta powinna być jak najbardziej taka męska, powinna być jak najbardziej niezależna, jak najbardziej naśladująca też te, powiedzmy, typowo negatywne cechy kojarzone z męskością, czyli właśnie chamstwo, wulgaryzm i tak dalej, i tak dalej. I tutaj trzeba uczyć tego, że ten tak pojęty feminizm jako właśnie dążenie do naśladowania tych najgorszych cech męskich jest pogardą dla kobiecości i trzeba uczyć dziewczęta tego szacunku wobec samej siebie. To znaczy tego, żeby potrafiły docenić swoją kobiecość, żeby potrafiły docenić to, co jest kobiecie właściwe, czyli pewną empatię, pewną wrażliwość. To są rzeczy, które są piękne, które są dobre, które należy docenić. I ten szacunek dla samej siebie powinien jakby skłaniać dziewczę również do tego, żeby ono wymaga, żeby dziewczyna wymagała od płci przeciwnej szacunku wobec siebie. I to jest moim zdaniem dzisiaj bardzo ważne. Jakby ta współczesna popkultura próbuje właśnie za wszelką cenę te płcie wymieszać w ten sposób, żeby nie było żadnej różnicy. I w praktyce to się sprowadza do tego, że właśnie te dziewczynki mają być w jakiś sposób chamskie i wulgarne i czasami właśnie uważają, że w ten sposób zwrócą na siebie uwagę chłopców. Natomiast właśnie wychowawca powinien uczyć młode dziewczyny tego, żeby doceniły, szanowały swoją kobiecość i wymagały szacunku również od chłopców. To znaczy, jeśli
w jakikolwiek sposób ktoś zachowuje się wobec niej niewłaściwie, czy w jej obecności po prostu niewłaściwie, w sposób wulgarny, chamski, niestosowny, to jak najbardziej taka młoda dziewczyna powinna po prostu odejść, zostawić, nie brać udziału w sytuacjach, które są dla niej żenujące, które są dla niej w jakikolwiek sposób obraźliwe, które ona uważa za niestosowne. I jak najbardziej zapewniam, że w ten sposób zaskrobi sobie szacunek u płci przeciwnej, a nie wręcz przeciwnie. Również ten szacunek wobec samej siebie powinien się przejawić właśnie w zachowaniu, w strojach, które nie sprawiają, że będzie ona traktowana tylko jako obiekt pożądliwości, ale jako osoba. A stroje, które są piękne, a nie w sposób chamski wyzywające, a w sposób chamski atrakcyjne, do tego prowokują. Prowokują do traktowania takiej osoby z szacunkiem, z traktowania osoby jak osoby, a nie jako przedmiotu jakiejś pożądliwości. Wszystko wynika z tego właśnie szanowania samej siebie. A więc już w przypadku i chłopców, i dziewcząt, szacunek do samej siebie i szacunek do siebie nawzajem, który jak najbardziej powinien się przejawiać w trochę inny sposób, to znaczy u chłopców ta gotowość do opieki, u dziewcząt jak najbardziej również poprzez, powiedzmy tak, stosowane słowa, jakby w takiej zwykłej relacji, też gotowość do tego, żeby pozwolić sobie w jakiś sposób pomóc, znaczy tak, pozwolić na przykład temu chłopcu ustąpić, znaczy pozwolić jemu ustąpić w drzwiach, to również wymaga pewnego szacunku, bo skoro ktoś coś dla mnie robi, no to ja to przyjmuję i to nie jest wyrazem szacunku, jeśli to właśnie odrzucam, bo ja tego nie chcę, bo ja tego nie potrzebuję. Nie, właśnie wyrazem pewnego szacunku i uwagi jest również przyjęcie właśnie takich gestów, które gdzieś tam zostają zrobione. Przede wszystkim najważniejsze jest, żebyśmy pamiętali o tym szacunku, który jest koniecznie potrzebny. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie, powie nam święty Paweł. Jest to zdanie fundamentalne dla cywilizacji katolickiej. Zdanie, które jest z kolei dla rewolucji ciosem śmiertelnym, bo rewolucja buduje na niszczeniu szacunku, buduje na niszczeniu czci, na niszczeniu zdrowych relacji, buduje na nienawiści, na jakiejkolwiek formie tych negatywnych uczuć, a szacunek to jest coś, czego ona nienawidzi. Dlatego my tak bardzo potrzebujemy szacunku i to wpajanie w nas samych i w kolejne pokolenia szacunku do siebie nawzajem, jest działaniem stricte kontrrewolucyjnym i kto wie, to właśnie przez takie działania uda się ostatecznie zwyciężyć, przez takie niepozorne mogłoby się wydawać działania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.